Jak widzicie, jestem w bazie widzów i tutaj pobawimy się w chowanego. Jednak oni nie wiedzą, że dzisiaj będę oszukiwał w każdym przypadku. Czy się będę chował, czy ich szukał, a do tego zagramy o diamenty. I zobaczymy, jak długo czasu zajmie im, zanim się zorientują, że no coś tu jest nie tak. A wy zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie więcej takich filmów i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. Siemka. Ej, ja w ogóle widzę, że on już ma diamenty wyciągnięte. On miał Joe Pamperso 2. Co to jest w ogóle za nick? Pamperso, to prawda, co przeczytałem. 32 diaksy. O tyle gramy? O kurde, okej. Okay. Czyli tak, to jeżeli ja ciebie znajdę, a ty mnie nie, w powiedzmy 3 minuty, to wygrywam. I tak samo w drugą stronę. Jak ja wygram, to biorę te diaksy, a jak ty wygrasz, to dostajesz tyle samo. Dobra, czyli to jest chyba przekminione, ale wiesz co, ciocia, jest najgorsze, że ja widziałem, że w tej bazie jest jeszcze dwójka osób. To ja się pierwszy chowam, czy ty? A pytaj go o tamte osoby. A co z tamtymi? No właśnie, bo tutaj jeszcze są inne osoby i to mi trąci myszką. Tak jakby mnie tylko ja tutaj chciał oszukiwać, okej? Okay? Jeden musiał kończyć. Okej. Okay. A, jest Ameliak? Bo jest jeszcze jakiś Meliak tutaj, albo ona. Ameliak? Nie wiem, możliwe, że o to chodziło. Nie wiem, napiszę do niej. Dobra, nieważne. Chowaj się pierwszy. A ja powiedzmy będę liczył oki. Ja będę tutaj liczyć. Masz 30 sekund. Start. 30, 29. No i dobra, wiecie co? Przecież nie będę liczył. Co wy myślicie? Ja sobie po prostu stoper odpalę. Tak mniej więcej, no. Wiesz co, Hubert? Czy tego ciocia teraz obserwujesz? Tak, on ma specjalnie chyba przygotowaną bazę do chowania się w chowanego. O nie, ja będę musiał go znaleźć tak szybko. No dobra, 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 dobra. Ale ja właśnie podejrzewałem, że widzę, mogę się trochę lepiej przydać do tego chowanego. I uwaga, szukam. Okej. Okay. A ty kim jesteś? O, dzień dobry. czy to ten Meliak? Nie, Maciek z Craft. Dobra, nieważne. Słuchajcie, ustawiam sobie teraz czas na 3 minuty. Okej, okay. Daj jedną minutę. Nie, dobra, ci się, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie on jest? Tu, gdzie trzcina? No, trzcina? Dobra, no. Jeszcze. Ja udaję się rozglądać, chciałam światła. Łóżko, no. Dziura za łóżkiem. Ej, no, jest tutaj dziura jakaś. Dobra, Quinta. Dobra, ej, czemu się aż tutaj schował? No nie mów. O, mam cię w 30 sekund. Kurde, ej, czyli on jakby nie napisał niczego w stylu, ej, ale jak ty mnie znalazłeś? Tylko dobra, pierwsza runda na moją korzyść. Oczywiście, słuchajcie, nie mogłem tego nie znaleźć, jeżeli mam ciocię do pomocy. Kocham cię, dobra, to teraz ja szukam. Okej, okay. Maciek, ty musisz stać głową w ścianę z nim, żeby nie było, że oszukujesz. Dobra, licz. A co jak oni na F5 podglądają? Ej, no kolejna! Głowa do ściany! Już! One nie wie, o co chodzi. Oni się we trójkę. Ja nie gram, ale możesz im podpowiadać, więc no. Dobra. Ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie się mam schować i najgorsze jest to, już start, licz. Dobra. I no tutaj jest mały problem, ale dobra, ja chyba mam pomysł. Powiem ci, że nie widzę takich innych kryjówek. Dobra. Dobra, to ja mam pomysła. Ja po prostu sobie wpiszę Vanisha i będę teraz niewidzialny. O nie, i będą mnie 3 minuty szukać, a jak już dojdzie do tego momentu, że powiedzą, no dobra, no, że nie daliśmy rady, no to... Się tam, gdzie nie szukali? Tak, to wiecie, co wam tam, gdzie nie szukali. O kurczę, ej, to może być za mocne. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. 3 minuty macie. Dobra, więc ja startuję stoper w tym momencie. Oni w ogóle, ej, oni mnie w kilku szukają, o tym nie było mowy. Patrz, od razu wszystkie trapdory otwierają. Sprawdzają wszystko bardzo dokładnie. Kurczę, ty, gdzie ja się tutaj mogę schować, tak żeby nie było, że... No wiesz. O, nie wiem. Ojojoj, ej, ta baza jest tak mała, że naprawdę bym miał duży problem z tym. On zajrzał do tej samej dziury nawet, do której on się schował. Tak, skubany. No dobra, ej, ja chyba mam pomysła, gdzie mogę się schować. Tak patrząc za to, co tutaj szukają, to ja się mogę na końcu tej farmy, na tej wrogu schować. Tego miejsca nikt nie sprawdził i w teorii, no, mogłem się tam schować. Tylko, że oni nie wiedzą, że ja oszukuję. Ale dobra, ej, mega mi się podoba ten odcinek. Jak chcecie widzieć więcej oszukiwania, to pamiętajcie, łapka w górę, koniecznie. Oj, czyli nawet wypływają na górę, tak, oni nawet tam szukają. No dobra, ale na razie, o nie, ej, dobra, ktoś tutaj sprawdził dokładnie każdy róg. Czy tego rogu nie sprawdził? Maciek sprawdził.
Minecraft. On szuka kropką w ogóle. O nie! Ej, tu jest, jak oni? O nie! Dobra, to chyba muszę się w takim razie schować tutaj w arbuzach, bo to jest moja jedyna możliwość, żeby jakoś w ogóle sobie z tym poradzić. On dobra, on kolejny wypływa na górę, albo to był ten sam. W kopalni? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, ale okej, nie będę chodził do kopalni, bo wtedy mogą powiedzieć, no ale ej, no kopalnia się nie powinna liczyć. I tak, i mają rację, no. Ja też się nie powinnam liczyć. A, no tak, ale ciocia, o tym nie mówimy, bo oszukujemy, pamiętaj. Pamięta. Najgorsze jest to, że i naprawdę wszędzie chodzą, ale jeszcze chyba nie było ani jednej osoby, która by dokładnie sprawdziła te arbuzy. A no, jaki mamy czas? Ty, on nawet rozkopuje blok, jest została i minuta, a ja nie wiem, czemu widzowie, ja pomimo tego, że wiem, że oszukuję, to no boję się, że nie będę mógł znaleźć kryjówki. Czy on się kopie dalej? Czy on myśli, że mnie znalazł? Nie, to było coś innego. Dobra, zobaczmy, gdzie on teraz pobiegnie. Niczego nie sprawdzi na pewno. O nie, dobra, on biegnie przez te tutaj. Oj. Ej, dobra, ale w sumie nie sprawdził jednego miejsca. Jedyne miejsce, którego nie sprawdził, to jest cały czas to, więc ja już to sobie nawet chyba wykopię. Dobra. Oni są pewnie tam mega spanikowani. 32 diamenty są walutą, a to całkiem sporo, biorąc pod uwagę, jak wyglądają oni i ich baza. Myślę, że 32 diamenty to jest dla nich, no, dużo. Naprawdę dużo. Dobra, 10 sekund. O nie, dobra, ciocia. Czy o, ty się sprzymiesz do arbuzowni? Dobra, 4 sekundy. 3, 2, 1. Okej. Wygrałem. Dobra, i teraz, kurde, nie widzę, jestem w arbuzach. Ciekawe, czy oni w to uwierzą w ogóle. On tego nie widzi. No właśnie, nie widzi. Dobra, napiszę. A. Jestem w arbuzach, na globalnym. I teraz przyjdą i zobaczą, gdzie ja się chowałem. Ej. Idzie do ciebie. Chyba. Dobra. On mnie dalej szuka, patrz, ale nawet teraz mnie nie może znaleźć. O nie, patrz. O, wygrałem. A dwa razy tu byłem, ale mnie nie zauważyłeś. O nie, ej, czy taki blef przejdzie w ogóle? Czyli ja wygrywam, diaksy zabieram. Tak. O nie, oni się z tym pogodzili. Oki. Dobra, wiesz co, ciocia? Weź zapisz jego nick. Albo najlepiej koordy tej bazy. A my pójdziemy do następnych osób i na razie nie powiemy o tym. Rzeczy im oddam po odcinku. Siemka. Dobra, mamy kolejnego typa. O ile chcesz diaksów grać, tyle rzucasz. Nie. Ej, ten odcinek jest naprawdę bardzo zły. Czy oni tutaj właśnie testowali kryjówkę? O nie, wydała się ich cała kryjówka. Mogę dać 3. Siema. O nie, albo więcej. Daj więcej, bo wygrasz tyle, ile dasz. Dobra, sobie usunę. Tam były 32 diamenty, to też można powiedzieć, że temu pierwszemu 32 diamenty oddać. Kapitał odrobimy się kiedyś. Teraz czy ja dostałem jednego diamenta? Okej, ja sobie widzę, musiałem rozdzielić te diamenty i tamte usunąć, żeby potem mi się nie pomieszały, ale oni mają... Ej, jaki fajny magazyn. Bardzo mi się podoba. Ty to, ciocia, widzisz? Ja oglądam właśnie bazę, oni tutaj mają za ścianami kryjówki tego typu, tak jak ta pierwsza. Dobra. I tak znajdę. Spokojnie, zrobimy to. Na telefonie gram, więc trochę ciężko będzie? Chłop gra na telefonie na wersji Java Edition? Da się tak? Co? Kiedy? Dobra, 9 diaksów. Więc o tyle gramy. Chodźcie. Dobra, i powiedzmy, zrobimy pokój dla osoby, która... Dobra. Osoba, która liczy, chowa się tutaj. Mój kantorek! Ej, jaki kantorek? To najpierw ja szukam, okej? Okay? I zrobimy tak. Ja mam 3 minuty na znalezienie was, a wy 3 minuty na znalezienie mnie. No, jedną. Jedną? No, żeby było uczciwie, bo jest ich 3. Bo ich jest 3. Dobra, liczę do 30. Chowajcie się. Dobra, więc odpalam stoper na 30 sekund. I ciocia, obserwuj ich, co oni tam robią. Ja w sumie... Patrzę. No i dobra, czyli ja też sobie może podejrzę. Wszyscy do magazynu pobiegli. Wszyscy do magazynu, tak? I wspólnie niszczą tutaj jakieś drewno i schowali się za skrzynkami. Aha, ojejku! Aha, jakie o kurcze. Czyli oni się tutaj wcześniej przygotowali. Okej, dobra. To teraz napiszę GCH, szukam. Teraz odpalam stoper na 3 minuty. Trochę ich widać przez skrzynki, możesz powiedzieć, czy przez skrzynki ich znalazły. Tak? Dobra. To ja sobie najpierw, wiecie co, widzowie, najpierw się tutaj rozejrzę przez tą bazę i zobaczę w ogóle, co oni tutaj mają więcej, no bo mamy 3 minuty, żeby to było w miarę naturalne, żebyśmy robili chociaż Szukaj wrażenie. Co? Poszukaj sobie kryjówki, jak ty się będziesz chował. No ej, to jest dobry pomysł, ale nie, tutaj wiesz co, tu jest chyba tyle kryjówek, że ja będę mógł się wszędzie schować. Minęło dopiero 20 sekund, ja już całą tą bazę zwiedziłem, więc ja też nie wiem, jak się tutaj będę miał chować, to będzie ciężkie zadanie. No ale cóż, myślę, że chyba zrobimy podobnie jak ostatnio, że po prostu zobaczymy, gdzie nie pójdą i tam potem będziemy się chować, niby.
Ale jest dzisiaj w tym dzisiejszym odcinku. Ktoś się skapnie, że no jednak nie mogłem tego tak czysto znaleźć. O, i tutaj faktycznie to widać. Tylko to w następnym są. Widzę jednego. Dobra, i teraz to rozwalę. Ale autentycznie, ej, ich było widać. Raz, dwa, trzy. Mam was. Było was widać przez skrzynię. Nie, jestem rozczarowani. O nie. To zobacz, ten w czerwonej się wychylał. Bo oni, że nie było widać, nie? Tak, a było, normalnie przez skrzynki było widać. Tak, tutaj, patrz. Ej, czyli jeszcze im ten blef wcisnąłem i to przeszło. Znalazłem was w minutę. Teraz wy będziecie szukać mnie. Ale nie wiem, czy to fair. Trzech na jednego. Albo szuka jedna osoba, albo macie minutę. Wybierajcie, co wolicie. Ale mogę screena? Parówka Games. To ja mogę szukać, a wy tam czekajcie. To wszyscy do pokoju. Jaki jesteś łaskawy, dałeś im wybór. Tak, tak, tak. Ja udaję takiego miłego, o nie. Dobra, zasady są proste. Jedna osoba szuka, dwójka musi tutaj zostać. Wszyscy w kupie? Nie, jedna musi. O nie, o nie. A czy oni mnie pisali przypadkiem, że o, my się będziemy musieli odrabiać z tych diamentów? Czyli te 9 diamentów to jest naprawdę dla nich bardzo dużo. Dobra, i teraz między sobą wybierają, kto będzie szukał. I na kogo spadnie cała wina. Parówka chce, Kabanos chce, a Kabanos argumentuje, że jest największym fanem. Ale Parówka mówi, że też. Więc ja powinienem. O nie! Dobra, to Kabanos niech szuka. Diaksu. O, pogodzili się jednak. Tak, bo to szef bazy. Dobra, liczcie do 30 i po 30 sekundach szukajcie. Parówka, już byś w tym czasie sobie zrobiła 30 screenów. Tak, ej, tak, autentycznie, no. Dobra, to ja zrobię tak. Teraz sobie włączam Vanisha. Od tego momentu jestem niewidzialny. O nie, ale to jest takie robienie widzów w bambuko. To jest straszne, tak się nie powinno. Naprawdę. Ja szukam jak coś, chłopaki. Dobra, oni mówisz dalej ten. O nie. Dobra, dobra, ja jak coś mam gotowy timer. To jest naprawdę bardzo zły odcinek. Widzowie, nie martwcie się, oddamy im te diamenty. Dobra, ktoś może szukać z tego co widzę. Nie, i ona wyszła, ale nie szuka. Ona szuka. Nie, szuka. A, dobra, szukam, czyli ten drugi. Dobra, dobra, dobra. Ty, ale mimo wszystko oni i tak szukają mnie we dwóch. O nie. O nie, ej, czyli oni nagieli zasady. Oni jeszcze do tego oszukali. O kurcze. Dobra, ja chyba mam pomysł, że się schowam. Ja się chyba schowam tutaj. O nie, dobra, on się tutaj popatrzył na sufit. A gdzie się nie popatrzy na sufit? Tutaj się popatrzy? No tutaj się nie popatrzył. Dobra, więc jak coś, to mam tam dobre miejsce do schowania się. Albo tutaj na farmach. No te liście zdaje bardzo mi się, mnie przekonują. Tutaj nie zajrzał chyba. A dobra, później ci pokażę. No, no, to nie waży ciocia, bo i tak nie wiem tutaj to znaczy gdzie. Ej, dobra, druga osoba tam wróciła w ogóle. To jest ciekawe. No dobra, 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 bo oni pewnie myślą, że ja nie jest, jestem schowany. Ale powiedzmy, że dalej gramy czysto zgodnie z zasadami. Tutaj mają naprawdę ładnie podpisane jest narzędzia, piasek, bruk i w ogóle, kurde, normalnie pełna segregacja. Lepiej niż śmieci u nas na blokach, bo tam jest kubeł szkło, metal i zmieszane. Szkło i metal są puste, a zmieszane jest wszystko. W sumie logiczne, nie? Czy on nas podsłuchuje? Napisał Doknes, byś posprzątał tutaj. O nie! Dobra, 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 nice. Ale dobrze, naprawdę dobrze idzie. On nie sprawdza wielu miejsc, więc naprawdę teraz mogę mu wmówić, że są w każdym miejscu. Czy on tam wrócił do nich? Tak, wrócił. On chyba im nie ufał. On może... O, patrz, ale sprawdza dach. Teraz sprawdza. A w jednym miejscu nie sprawdził? A jeżeli na farmie też nie sprawdza, więc on robi to naprawdę tak bardzo wybiórczo? Halo, Darkness, oszukujesz. O nie! Skubany. Ale ty, jakby na razie miałem realne szanse się dziś schować. Te. No, sprawdza czatem. Dobra, dobra, dobra. To ja może teraz dam się. Dobra, te, okej. Okay. On myśli, że jestem tutaj gdzie? Dobra, czy tutaj da się schować? No w sumie... Ej, okej, okay. Jest jeden trapdoor, który nie został otwarty i to jest ten trapdoor. O, co o? Co o? Aha, dobra, bo mnie sprawdza nie, dalej. Nie, sprawdza dalej. Kurczę, skubany, ej, ale podnosi temperaturę, nie? Cheatujesz? Cheatujesz? W ogóle kto to mówi, nie? Sobie przygotowali przed odcinkiem. O nie, o nie, uf, kurczę. Dobra, uf, nie mogę tak robić. Trzeba ostrożnie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, ciocia. Co się stało? Zbagowałem się. Dobra, dobra, to ja mam pomysł, to się schowam w takim razie tutaj. Koniec czasu, wygrałem. No dobra, i teraz co napisze? Co on robi, on dalej mnie szuka? Albo czy nie? Stoi w miejscu, albo mam lagę, albo wyszedł. Aha, halo, jestem nadal tutaj na suficie. Ej, co on, wyszedł czy co? On chyba wyszedł. Okej, okay. Wasz kolega wyszedł. Jestem w magazynie, na dachu. Chodźcie, wygrałem. Chociaż mnie znajdźcie. O nie.
o nie. Czy oni idą mnie szukać? Tak, szukają, rozkopują dach. Jedna rozkopuje kilometr. Nad liściami widać mnie przez liście. Na lewo od wejścia. No i tutaj widziałem was. O, no niestety wasz kolega mnie nie znalazł, więc zabieram diachsy ze sobą. Mogę screena, no dobra, no rób tego screena. Rób, a ja mam tego wąsa. Ten co ma czerwoną koszulkę. Nikt z was nie ma czerwonej koszulki, nie chcę nic mówić. Ale dobra widzowie, przechodzimy do kolejnej finałowej bazy. Te skiny na tym twoim serwerze, ach. Masakra. O nie, ej, ale to będzie za grube, bo tutaj znalazłem teraz bazę tak dużą. O, chłopie, żałbuszko, jak ja przyszedłem. Siema, o ile diachsów gramy? A, i zapisz, że też tam ci dali 9 diachsów, jak coś. Zapisałam. A mogę, o, emer? Diachsy. No, come on, gościu, żadne emeraldy. Emeraldy nic nie są znaczące na serwerze. Znaczy, no są, ale no. Dużo, a jak przegram, to co ci mam dać? Dajesz diachsy. Jak przegrasz, to je zabieram. Jak wygrasz, daję ci tyle samo. Czyli z 32, 64. Dawaj. O nie, ale to jest turbo mega złe. To, co ja robię teraz. Ale ta baza jest tak wielka, że tutaj naprawdę trudno będzie go przekonać, że ja uczciwie go znalazłem. Chodź. Trzeba będzie odczekać, zanim go znajdziesz. Tak. Znajdźmy jakiś pokoik. Dobra. Osoba szukająca odlicza tutaj. Najpierw ty szukasz. Zróbmy teraz na odwrót. Nie, najpierw on szuka, to wtedy wiesz, no, będziemy go mogli lepiej ten. Licz do 30. Na głos? Tak. Start. Dobra, zaczyna liczyć. Gdzie ja bym tutaj się mógł w teorii schować? To znaczy, wiecie, gdzie się mogę pojawić po tym wszystkim? Co to jest? W ogóle jakiś pokój za sugarcane'ami? Bardzo ciekawe. A dobra, włączę sobie w ogóle vanisha. Bardzo duża baza. Tak. Mają wielką meloniarkę. Tak, i ty, ja chyba wiem, jak go oszukam, że go znajdę tak bez oszukiwania. Ale co do tego, widzowie, jeszcze wam nie będę zdradzał, bo to będzie naprawdę genialny pomysł. Pamiętajcie, żeby mieć vanisha, jak masz spectatora, żeby nie widział, że jego wiadomości kogoś dochodzą. Mam cały czas. No to dobrze. A ja mu kazałem liczyć co sekundę, nie? Tylko że kwestia jest taka, że na ekstremie da się pytać co 3 sekundy. No więc trochę więcej czasu miałem na schowanie się. Nieważne. I tak wiecie, że się nie schowałem. Dobra, napisał, że szuka, więc zobaczymy teraz, jak w ogóle będzie przebiegać jego poszukiwanie. O, pierwsze co to mnie szukał w pająkach. Ej, genialne! Na to bym nie wpadł. A faktycznie mogłaby to być najlepsza kryjówka tutaj. Ale to znaczy, że nie wziął pod uwagę tego, że na czacie pokazuje, że nikogo nie ma w okolicy. Więc nie będzie mnie szukał czatem. To jest dla mnie też plus i możliwość lepszego wybrnięcia sytuacji. Dobra, zobaczymy, jak mu tutaj idzie. On bardzo dużo rzeczy pomija. Naprawdę tak wybiórczo biega. Na przykład czynię cukrową tutaj sprawdza, a wcześniejszy nie sprawdził w ogóle. A więc tak, no mogę się schować równie dobrze wszędzie. Jakiś korytarz, a to chyba jego w ogóle. Chyba mi się, że się schowałem gdzieś za ścianą, ale co to to nie. Zajrzał do akwarium. A jeszcze na dole jest piętro. O tym nie wiedziałem. Dobra, tutaj jest farma melonów. O nie, no to tutaj to już się mogę schować wszędzie. Ojojoj. Ojojojojojojojoj. Patrzy w te melony, czy na pewno są wszystkie, ale... Tak. No, no nie, no mi się wydaje, że tutaj nie ma jakby żadnych szans na to, żeby w ogóle się skabrze oszukiwałem. No bo tutaj, no realnie, no mogłem po prostu wszędzie sobie stanąć. Więc możliwe, że sobie po prostu stanę w melonach. Ale w melony to jeszcze takie, wiecie co, na tyle proste. Ej, a bo tutaj są dwa poziomy melonów. O kurczę. No to nie, no on już, wiesz co, jak on zobaczył tą swoją farmę melonów, on się chyba od razu poddał. Nie wiem, czy przypadkiem do niego teraz nie dotarło. Darkness, gdzie jesteś? Jaki uśmiechnięty. Czemu on mnie szuka tam? On sprawdza bardzo nieoczywiste rzeczy, a takich typowych kryjówek w ogóle nie sprawdza. Czy on wpadł do tych pająków tam? Czy on mnie szuka w mobsaunerze? Gdzie on tym płynie? Co się tutaj dzieje? Ona tu jest bardzo długa droga. Maszynerię tego spawnera. Tak, normalnie taki system rur, to nawet kanalizacji mi z domu nie odprowadza. On po prostu, on zdał sobie sprawę chyba, co zrobił właśnie. Zaplątał się i teraz cały swój czas pozostały na szukanie niestety spędzi na wydostawaniu się stąd. Ojojoj. Czy on serio myśli, że ja się tutaj mogę schować? O nie. Dobra, no to ja już wiem, gdzie mogę iść. On się stąd chce wykopywać. Zanim się stamtąd wykopię, to naprawdę może minąć sporo czasu. A ja tymczasem sobie po prostu stanę tutaj i tutaj sobie będę stał. Dobra, stało mu 15 sekund. Ciocia, czy ja jestem bezpieczny? Co on aktualnie robi? On wlazł tutaj, gdzie ma spawnery pająków trzy.
Aha, dobra. Wychodzi dobra, jakimś tak, korytarzem. Wygrałem. Przy trzcinie cukrowej. Jestem w trzcinie cukrowej. Właśnie do niej przyszedł. O, 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 siema. Jak to? Nie sprawdziłeś mnie. Przebiegłeś obok. Ach, to teraz ja szukam. O nie, czekaj, powiedz mi, jakie zasady. Zasady? Nie możesz się zakopać za ścianę. Musisz być w pewnym sensie widoczny. To znaczy tak, byś mógł mnie zobaczyć, a ja ciebie. Wziął zbroję. Oho, oho, to już jakaś powaga sytuacji. No dobra, teraz piszę. Odliczam. No i sobie tutaj stanę. Ciocia, powiedz, co on robi? Co on aktualnie wyprawia? Poszedł do wieśniaków. Poszedł do wieśniaków. Dobra, pamiętam, gdzie byli wieśniacy. Mhm. I zastawił się jednym blokiem, ale stoi tu na kompostera. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Szukam. Dobra, kryjówka, zostawia go latarenka trochę. Dobra, ja sobie tutaj ustawiam minutnik. Okej, okay, więc mamy 3 minuty. Ja mam 3 minuty na to, żeby go znaleźć. Najpierw się gdzieś przebiegnę, napiszę. Aha, GCHS, okej. Okay. Będę sprawdzał, czy w ogóle tutaj wszędzie. Dobra, czyli równie dobrze go mogę najpierw spróbować sprawdzić po takim czymś. Tutaj jest S, tutaj jest S. Ja to widzę. Jestem. A co, on mnie widział, jak przybiegam? Nie wiem, on patrzy się w ścianę, jest taki pochylony i nie, raczej nie wiem, okay. Ale może być na F5, prawda? Okej, okay. No powiem ci, że nawet jakbym go tak szukał po prostu, no to myślę, że i tak bym go znalazł, bo dzięki chociażby samej możliwości używania czatu już można dużo się dowiedzieć. Dobra, więc wchodzę teraz tutaj do villagerów i sprawdzam wszystko, gdzie on jest. A może tutaj? Na tym poziomie takim wyższym villagerów on jest, bo ja ciebie nie widzę. Aha, na wyższym poziomie villagerów, to jest wyższy poziom villagerów? Nie wiem, gdzie ty jesteś. No księdze. Ciocia, na spektatorze zobacz, jestem w villagerach. Ciocia, ciocia, szybko, czas halo? Leci! No co, halo? Tepnij się do mnie, po prostu, tepnij się do mnie. Dobra, tyle ciocianina. A, on jest tutaj na dole w villagerach. Oni są jeszcze niżej i jeszcze. Aha, dobra, 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 dobra. Dobra, przyjdę tutaj. I teraz tak, została mi minuta 20, więc muszę tutaj zrobić dobry przedział. Dobra, 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 dobra. Próbuję teraz tutaj sprawdzić i on jest... Aha. To jest on? Zaraz, to jest tak, on? To jest on? Tak. Mam cię! O nie! Ja myślałem, że to jakiś villager, bo miał idealnego skina. Za tobą jestem. O, uderzyłem go! O, o nie! O nie! O nie! Zbierz jego rzeczy, są w tym kompostowniku. Czekaj, tepnę go. Można? Sorry, mordo. Nie wiedziałem, że deadniesz. Masz itemy w komposterze. Wykop. Dobra, więc wygrałem. Diaksy zabieram. Ej, ale ta kryjówka była dobra. Była taka, że nagrodę pocieszenia mogę za to, że mnie zabiłeś. Dobra, rzucę mu to, co zebrałem od jego pająków. Nie ma za co. Ile on miał diaksów, mi powiedz, bo tego nie miałam. 32. Dobra, ale jemu oddamy od razu, więc tak. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja mu oddam te diamenty. Oszukiwałem. A jak chcecie tak, takie odcinki naprawdę. Bez oszukiwania, to budujcie fajne bazy. Takie, tak. W którym się fajnie można schować. IP w opisie. Podajcie. Do jutra. Yo!